Wspomnień jeszcze nie mam, bo ja prawdę mówiąc jestem pierwszy raz w Łodzi, aż wstyd się przyznać. Gdzieś tam przelatuję na lotnisko i wsiadam natychmiast w pociąg i jadę dalej. Ale Łódź oczywiście piotrkowska i dużo o niej słyszałam, ale nie spodziewałam się, że to może być tak piękna ulica. Jest naprawdę ulicą i oczywiście cały ten ciąg prowadzący do manufaktury. Ja jestem fanką cegły, bo Manchester jest cały właściwie wybudowany z takich. To są manufaktury, to są tak zwane lofty teraz przerobione, ale to kiedyś były młyny, w których obrabiano całą bawełnę. Więc ja się czuję tutaj troszeczkę jak u siebie w domu. Patrzę co chwilę w górę i myślę, jak ten Manchester właśnie przypomina Łódź. Ja miałam plany od razu przemyślane. Jak miałam 5 lat, już od razu wiedziałam, że ja chcę być lekarzem. To było moje olbrzymie marzenie. Chciałam być lekarzem, zresztą medycyna do tej pory mnie interesuje. A jak się mnie pytali, jaka specjalizacja, to odpowiadałam, że ordynatorem. Więc gdzieś tam pewnie zostały takie żądze i w pewnym momencie jednak szkoła muzyczna po tacie, więc nagle ta muzyka się pokazała i już w pewnym momencie doszła do wniosku, że bez tej muzyki się nie da żyć. Więc medycyna została w sferze zainteresowań, ale to była pierwsza moja taka dziedzina, którą się chciałam zająć. Ciężko powiedzieć, bo ostatnio bardzo rzadko mi się zdarza gotować, a ja przy okazji zwracam uwagę na swoją dietę, próbuję różnych rzeczy, nie jadam mięsa od ponad 10 lat, więc te dania są wegetariańskie, nawet był taki czas, gdzie z różnych względów przyglądałam się diecie wegańskiej, a nawet ostatnio bezglutenowej, więc moje dania są takimi daniami mało wykwintnymi dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do kuchni polskiej. Natomiast ostatnio się śmiałam, że moje śniadanie, które składa się z płatków z kaszy jaglanej, z mlekiem z orzechów laskowych, to jest taka nutka dekadencji, jeżeli kiedykolwiek sobie poprosiłabym tutaj u nas w Polsce o takie właśnie danie. No, nie będę oryginalna. Ostatnim utworem, jakiego słuchałam, to było War Requiem Britena, choćby z tego powodu, że wykonywałam je ostatnio razem z moimi muzykami w Szczecinie i z gośćmi, orkiestrą niemiecką, chórami z Krakowa, z Wrocławia. Dużo tych gości do nas przyjechało, było to olbrzymie wydarzenie. Jest to jeden z moich najukochańszych utworów, który uważam, że jest jednym z najdoskonalszych utworów nie tylko literatury XX wieku, ale właściwie całej naszej literatury muzycznej. Dla dyrygenta jest to tak ogromne przeżycie, zadrygowanie tego, to jest misterium niemalże, że zostawia później w nas takie trochę uczucie pustki, ale też właśnie satysfakcji po wykonaniu takiego pięknego dzieła. Ja mam takie życzenie, które już kiedyś mi się udało sprzedać na ramach prasy, ale ja je powtarzam, bo może w końcu ta złota rybka usłyszy, ponieważ ja jestem żeglarz i kocham żagle, jeżeli tylko mam czas, to z tym jest trochę trudno, ale uciekam na morze, to moim marzeniem jest, żeby przepłynąć Atlantyk. Może się na jachcie, na łódce, jeżeli się trafi taka możliwość. A drugim marzeniem, też do marynarzy tutaj skierowana, no w Łodzi jestem w końcu, to żeby poprowadzić duży taki statek, te statki, przed którymi my musimy uciekać na łódce, na morzu, ale chciałabym kiedyś stanąć na mostku właśnie takiego statku i go poprowadzić. Może być kontenerowiec, może być jakiś gazowy, wszystko jedno, byle był odpowiednio duży. Właśnie ta pustka na morzu,
to się może wydawać jakąś bajką, ale naprawdę, jeżeli nie ma się dookoła siebie lądu, człowiek jest na bardzo dużej głębokości, to znaczy nad bardzo głębokim właściwie rowem, to się bardzo mały czuje i wtedy właściwie odkrywa się to, co jest najważniejsze. Marynarze mają to do siebie, że no, oczywiście muszą dopłynąć z A do B, ale muszą przy okazji zadbać o siebie i o bezpieczeństwo całej załogi. To są rzeczy niesamowicie inspirujące, a tak naprawdę orkiestra, jak dobrze działa, to właśnie ma swojego kapitana, jest prowadzona, jest tak samo podzielona na wachty, czy też na te grupy orkiestrowe i jeżeli wszystko gra, to i muzyka pięknie płynie. Dlatego, że jest to bardzo ciekawy program, to znaczy jest to rzadko wykonywany program w Polsce, o dziwo. Zacznę chociażby od symfonii Dworzaka. Ta symfonia jest pierwszą z symfonii, którą on, szósta, pierwszą z symfonii, którą on uznał za dzieło no, warte chwalenia się. Więc ono jest taką kalką z Brahmsa, z drugiej symfonii Brahmsa, ale też kalką z Beethovena w wielu miejscach. Jeżeli ktoś kocha muzykę Brahmsa, jeżeli ktoś kocha muzykę także niemiecką, to na pewno znajdzie coś dla siebie w tej symfonii. Zwłaszcza właśnie, no chociażby instrumentacja, tempa, charakter, czasami fraza podobna, to wszystko właściwie jest takim jednym wielkim cytatem, ale nie jest pozbawione tej czeskości, czyli tej słowiańskości. To znaczy na przykład scherzo, owszem, ale nazywa się furiant, czyli typowy taniec czeski. Są też, no, jest ta śpiewna melodia, już typowa dla Dworzaka, więc bardzo szalenie interesująca symfonia, nowa zupełnie dla orkiestry. Oprócz tego mamy rzadko wykonywaną szarkę i niezwykle rzadko wykonywany koncert na altówkę Martinu. Także mnóstwo ciekawych rzeczy, dla każdego coś miłego.